Witam serdecznie, z tej strony Karokser, zapraszam do kolejnego materiału z gry Gothic 2 na modyfikacji Dirty Swamp. Zobaczymy. O, no jakiś kolejny znaleźliśmy. To taki sam? Tak jest. Okej. Okay. Trochę po nie w czasie, ale. Sobie spokojnie szkieleciki wybijemy w ten sposób. W końcu trochę tych bełtów mamy, warto by było je wykorzystać, jak również tą naszą potężną umiejętność kusznictwa na 110% mistrza. Okej, okay. Nie wiem czemu ta muzyka raz gra, raz nie gra. O, dobra. O nie. Wiem, że się coś triggerowało, ale... Tyrydy. Chociaż? Okej. Okay. Czarny mak. Mistrz chce twojej głowy. Oho. I podejrzewam, że tego wykorzystać nie będziemy mogli. To w ogóle ma jakiś określony damage? Nie. Tak myślałem. No dobra. Trzeba będzie to jakoś sprytnie zagrać. Się znajduje. Jesteśmy lepszym rysunkiem od ciebie. Bez takich mitu. Zobaczymy go. Zajebiście. Mamy jakieś kuszywo fajne może. Litarna kusza. Zająć życie nie mamy zręczności. A nie, ona jest gorsza od naszej kuszy wojennej. To jest. Czuję się trochę oszukany. O, tutaj mamy jakieś fanty. Lodowa fala. O, lodowa fala to może być faktycznie coś. Trochę bełtów. Tworzymy. Nigdy nie wiadomo. Kurczę, troszkę nam się już mięsko kończy. Więc może jeszcze pod trójeczką ustawimy sobie to. Troszkę podejrzane jest to jedno przejście. Dobra, może lepiej nie z kuszą, a z mieczywem będziemy wyciągniętym, znaczy mieczywą, siekierą naszą. Dobra, zapraszamy w tę. Takiego strzelania do nas. My też umiemy. Tak nieźle w to strzelanie. O, kolejne zniszczenie ożywieńca. Dobra, to wyszliśmy na zero jako tako. Thank you.
Dobra. Weźmy delikatnie czas, abyśmy się mogli podleczyć. Okej. Okay. Demona to się nie boję. Raczej tamtej demonicy bardziej. Znaczy się nie boję, ale będzie przeszkadzać mocno. Okej, chyba załatwiliśmy wszystko. To groźniejsze. Pięknie. Okej, kolejny zwój zniszczenia nie umarłych. Teraz pytanie, czy tutaj to tak samo działa z tymi pułapkami jak tam? Co my tu mamy? Ogniste strzały, łuk myśliwski. Tu jest zamknięte przejście. Z tego co pamiętam, to niby teoretycznie tam powinniśmy się udać. Eliksir życia, dobra. Fajnie. Żeśmy przeleźli. Ok, zapiszmy grę i zobaczmy, czy też będą nas czekać pułapki. Aha. Dobra, czyli korzystanie z tej dźwigni nie jest najmądrzejszym pomysłem. Dobra, zapiszmy przed kolejnym przejściem. Ale po coś te dźwignie są? Zobaczmy, czy tutaj coś się wydarzy dziwnego. No tak. No było do przewidzenia. Zwłaszcza jak jeszcze nie włączyliśmy przyspieszenia czasu. Hita nas zabija. Pytanie, czy jest konieczność w ogóle uruszania tych dźwigni? To tak. Z jednej strony, po coś one są? A z drugiej strony, czy to jest konieczne? To było dziwne. Stoję w martwym punkcie. Skąd ja to znam? Pozostaje tylko pytanie, jak na litość boską mam się dostać na drugą stronę? W tych świątyniach wszystkiego człowiekowi brakuje. Ale co tam, głowa do góry. Na pewno znajdę. Może powinienem się wrócić i upewnić. Czyli już wiemy, po co są te dźwignie. No dobra. Czyli tak, tu na pierwszy ogień wpadnie nam ta kamikadze dziewoja. Pierwszy pokój zaliczony. W drugim musimy się oparać z tymi dwoma szkieletami, nie dając się przy tym trafić ani razu.
Okej, okay. Pierwszy szkielet załatwiony. Dobra, poszło easy tym razem. A dźwignia? Ciekawe, czego tutaj można się spodziewać. Okej, okay. Lightowo. Oj, 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 oj. Dobra. O, jak mi przykro. Co wam się tam wydarzyło na tych schodach? Już wykończymy ich sobie z kuszy. Ale z takiego bardziej bezpiecznego dystansu. Zobaczmy grę. Jak tam nasze podki wyglądają. 3 te duże, 18 tych średnich. No chodź. Zobaczmy grę, bo to niekoniecznie musi oznaczać, że to koniec zabawy w tym pokoju. A więc tu jesteś. Kolejny. Jestem Tarses, nekromanta. Swoimi nieprzemyślanymi czynami niemal opuściłeś most zwodzony do wnętrza świątyni. Znowu jakaś celowa gadka. Z całą powagą, wierzysz, że na to pozwolimy? Nie mam czasu na takie pierdoły, muszę cię tylko pokonać, żeby przejść dalej, racja? Chyba nie sądzisz, że możesz się ze mną równać, biedny szaleńcze. Nie marnujmy już. Jak sobie życzysz. Twoja droga kończy się tutaj. Thank you.
szybciej. No kurde. Ostatniej fali. Właśnie, zostanę ją marek. To jest znaczy pod czwóreczką. Szybko tego maga ubijamy. Dawaj szybko. Jezus Maria, co tu się dzieje? Już myślałem, że to będzie... A, bo to liczy w ogóle teraz jest. Znikam stąd. Miguez? Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. Co ty tu w ogóle robisz? Zaintrygowało mnie to, że wszyscy w moim otoczeniu zasnęli. Nagle nasi wojownicy skrzyżowali miecze w obozie buntowników, a ty od tak się między nimi prześliznąłeś. Kambacza krzyknął do mnie, że chcesz się dostać do świątyni, a ja nie zapomniałem, że uratowałeś mnie kiedyś przed cieniostworem. Chciałem się zrewanżować, więc wziąłem kilka rzeczy z chaty Irana i poszedłem za tobą. O. Jakie rzeczy zabrałeś? Kilka mikstur i zwojów.
Pomyślałem, że w panice będziesz się tutaj za nimi rozglądał, kiedy ci ich zabraknie. No. Mam oczywiście przy sobie również strzały i bełty. Co? Minges, jesteś wielki. Zostanę tutaj na wypadek, gdybyś mnie potrzebował. Ale dłużej cię nie zatrzymuję. Musisz zakończyć cały ten obłęd. A kiedy już będzie po wszystkim, proszę, nie zapomnijcie o mnie. Jak właściwie dostałeś się do świątyni? O ile mnie pamięć nie myli, brama zatrzasnęła się za mną. Też to zauważyłem. Dlatego pognałem z powrotem do chaty Irana i szukałem jakiegoś zwoju z zaklęciem teleportacyjnym. Na szczęście miał jeszcze jeden na zbyciu. No i dlatego też to tak długo trwało. No chłopie, co to za refilling w trakcie tego? Dobra, trzeba Ale mi nie powie... O kurde, znowu trzeba będzie z tym magiem walczyć. Zasranym. Znaczy tym gościem. Ja pierdziele. Myślałem, że go już dobijemy sobie tutaj. Lewitacja. O! Dobra. Hej! Zobaczmy. Wszystko w porządku? Tak. Pokaż mi, co ty tu masz. Dobra, no tego raczej nie użyjemy. Tego też nie. Te strzały. Broje strażnika, jeden amulet ognia można sprzedać. Co my tu jeszcze mamy? Pazury, takie pierdoły. Dobra, już nie chcę mi się wyciągać tych strzał. Szpawik królewski, to mi się nie przyda. Okej, dawaj na pewno to. Jakież ty masz tutaj mieszanie potwora, to może się przydać. O kurczę, ten berserk. Możemy sprzedać jeszcze jedną bryłę lodu, chciałbym kupić. Pochodnie sprzedajmy. Okej. Zajebiście. Myślę, że mamy wszystko, co byśmy chcieli mieć. Super. Ja trochę pouzupełniam sobie many tymi serafisami. Ja myślę, że tyle wystarczy. To jest ta lewitacja. Piąteczka. Tylko jak to działa dokładnie? Jakieś lipy nie było. Dwa pomieszczenia, po lewej i prawej. Podejrzewam, że oba trzeba będzie wyczyścić. No dobra. Fala płomieni. Kuferek. Eliksir życia. Dawaj. Dobra, tu jest jakiś guziczek. Podejrzewam, że ten guziczek prokuruje coś. Dobra, wszystko wysprzątane. Thank you.
To zrobimy tak, że jeszcze to na czwórkę ustawimy. Okej. Czyli my chyba po prostu mamy nacisnąć i uciekać, stąd ja myślałem, że to jakąś sekwencję trzeba przetrwać. Albo i nie. Kurde, co my mamy tu zrobić? Może szybko trzeba wbiegać na te... O, my ja mam mikstury szybkości. My takowej ani razu nie widziałem. Powiem wam, że tak kreatywnie... zadań. To ja nie pamiętam, żeby w normalnym gotiku jakieś modyfikacji wymyślali. Dobra, to na czwórkę. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Jezus Maria, zajebiste, ale ktoś był kreatywny, ta poba. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem kreatywności twórcy tego moda. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Czeka nas stół alchemiczny. Dobra, trzeba zrobić tyk z jasnością. Eliksir leczniczy. O. Planuję, że twórca brał pod uwagę, że tych roślin nie ma aż tyle w grze, że może się okazać niezbędna tego typu pomoc. Idziemy sobie grzybeczka na manę. Jak już takie są. Dobra, zajebiście. Ciekawe, co tutaj nas czeka. Za zagadka. Kurwa. Okay.
Okej. Okej, tu było prościej, ale tam... Kurwa. No, to dziwko było, szybkie. No chodźcie. Spokojnie, szybciej. Szybko się najeść. Dawaj mięsko, damy radę. Okej. Zapiszmy. Teraz. Pochodnia. Aha. Dobra. To nie ożywieńca. Czy to ma nam coś sugerować? A, bo my... A my jesteśmy debilem. Jestem debilem, nie? Dobra, na pewno nie chcemy tam wchodzić na przyspieszonym czasie. Teraz znowu coś nas zbombi. Chwila, moment. Stój! Ani kroku dalej! Rej? Widzę, że trochę dziwi cię nasze spotkanie. Czego ty tu chcesz? Czy to na pewno to chcesz wiedzieć? Spodziewałem się raczej innego pytania. Powiedz, co ty właściwie kombinujesz, Rej? Ten amulet, czarni magowie, Jiran i to wszystko. Wszystko po kolei. Chyba jestem ci winien małe wyjaśnienia po tym, jak przysporzyłem tylu niedogodności. W końcu się dowiemy. Co zrobiliście z Jiranem? To było niewłaściwe, na które odpowiem ci później. Najpierw musisz zrozumieć kontekst. Najpierw tak chcę wczytać grę. Mów natychmiast, gdzie jest Jiran? A czy pytania, które chcesz zadać, nie powinny zaczynać się od dlaczego? Podaj mi choć jeden powód, dlaczego miałbym cię nie zabić na miejscu. Bo inaczej nie dowiesz się, o co chodzi z magami i amuletem. I dlatego, że przecież chcesz odnaleźć Jirana. Co cię łączy z tymi czarnymi magami? Pomagają mi zakończyć tę bezsensowną wojnę z orkami, którą zaczął mój nieudolny brat. Brat? Co to ma znaczyć? Właśnie tak. Król to mój brat. Nie wiedziałem, że król ma brata. Jestem jego przyrodnim bratem. A Benkarty nie są na dworze mile widziane. Ale to wcale nie czyni mnie gorszym od tej łachudry na tronie. Pewnie nawet nie wie, że jeszcze żyje. I to go pogrąży. Dlaczego wyrzuciłeś mnie z obozu?
Nie myśl, że tak właśnie chciałem postąpić. Musiałeś się natknąć w kopalni na Arianusa? Za szybko wyciągnęliście z Iranem właściwe wnioski z wydarzeń. To się nie powinno wydarzyć. Nikt nie powinien dowiedzieć się o całej sprawie. W takim razie dlaczego wyrzuciłeś tylko mnie, a Irana nie? Iran jest częścią planu. Wywalenie Irana tylko jeszcze bardziej skomplikowałoby cały stan rzeczy. Bo któż mógł się domyślać, że po swoim odstrzale dalej będziesz węszył? Ale w sumie ostatecznie dopilnowałeś, żeby fragmenty amuletu znalazły się we właściwych rękach. To w jakim celu zakładałeś obóz buntowników? Po co to wszystko? A którą armią miałbym obalić te łajce? Większość ludzi z obozu nienawidzi króla i jego popleczników tak samo mocno jak ja. A kiedy w końcu posiądę amulet i zakończę tym samym wojnę, ostatni z nich również stanie po mojej stronie. Czy to nie trochę lekkomyślne? Ludzie są prości. Skoro tak nienawidzisz króla, to dlaczego służyłeś w królewskiej armii? Ponieważ z daleka jeszcze nikomu nie udało się obalić władzy. A w bezpośrednim sąsiedztwie króla nie trudno znaleźć sobie sojuszników. Dlaczego ci magowie renegaci mieliby z tobą połączyć siły? To dość proste. Kazdeja, najwyższy z magów, jest byłym doradcą króla. I nie przypadła mu do gustu jego polityka. Prawie tak samo jak mnie. A po co ten cały wysiłek z amuletem? Po tym jak król zaczął swoją wojnę z orkami, Kazdeja przyszedł do mnie i opowiedział o amulecie Adanosa. To jedyny sposób, żeby jeszcze powstrzymać tę wojnę. Orkowie już wkrótce się o tym przekonają. To po co temu Kazdei w takim razie ty? Amulet może zostać złożony tylko przez osobę, w której żyłach płynie królewska krew. I tylko ktoś taki ma również prawo do tronu. O to chodzi. Kiedy wojna dobiegnie końca i wreszcie zasiądę na tronie, Kazdeja będzie mógł zrobić z amuletem, co mu się żywnie podoba. A dlaczego nie podzieliłeś się tym planem ze swoimi buntownikami? Wtedy nie byłoby tej całej zabawy wchowanego. Niektórzy kojarzą Kazdeję jeszcze jako królewskiego doradcę. Nigdy by mu nie zaufali. I dlatego wolałeś od początku okłamywać własnych ludzi. Przestępcy nie podziękują ci za szczerość. Zatem nie jesteś tylko draniem, ale jeszcze kłamcą. Jestem tym, który czyni to, co należy czynić. Daje im szansę bycia częścią wielkiej rewolucji. A potem będą mogli wieść życie normalnego obywatela, o ile nie będą sprawiać kłopotu. Cóż za szlachetny gest. Widzisz, będę sprawiedliwym królem. Dosyć gadania. Mów, gdzie jest Iran. Mówiono mi, że ten rytuał składania amuletu Adanosa wymaga dużych pokładów magicznej energii. A że dzięki tobie u pozostałych magów albo te pokłady wyczerpałeś, albo nie żyją, to zaszczytne zadanie przypadnie Iranowi. Zaszczytne zadanie? Jesteś szalony. Trzeba umieć dokonać poświęceń, jeśli prowadzą one ku lepszej przyszłości. Upadłeś na głowę. Widzę, że brakuje ci wizji takich rzeczy. Dlaczego mi o tym wszystkim mówisz? Kazdeja potrzebuje czasu, aby przygotować amulet do tej ceremonii. A nie chcemy mu przecież przeszkadzać, prawda? Czyli chciałeś tylko zyskać... Skoro teraz już o wszystkim wiesz, co zamierzasz zrobić? Dać ci ostatnią szansę. Zejdź mi z drogi. Nierealne. W takim razie będę musiał upuścić nieco królewskiej krwi, zanim zrobią to magowie. Przecież ty nawet nie masz cholernego imienia. I co chcesz zdziałać przeciwko mnie, nędzna glizdo? Nie mów, że jakiś niewolnik ma choć cień szansy pokonać króla. Jeszcze nim nie jesteś i dopilnuję, by nigdy do tego nie doszło. Zatem umrzesz. Ja mam pytanie. No właśnie, czemu nie mieliśmy broni założonej? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobrze postawione. Czemu ta broń jest ściągnięta? Nie kumam kompletnie.
Dobra. Tutaj zrobimy sobie sejwika. Niestety trzeba będzie cały tą jego... Stój! Potem... Tak. Przecież i co? Nie, i... Ale zjeb. Ja już widziałem, co on kombinuje, ja już wiedziałem o co. Blask Berserkera. Na moment, jedna rzecz mnie zastanawia. Ta broń jest zdecydowanie dłuższa. Myślę, że ubierzemy to mieczywo, bo te 3 damage aż takiej różnicy mi się wydaje nie zrobią, a zasięg może jednak zrobić różnicę. Zwłaszcza, że będziemy musieli się mierzyć z tym rejem, który ma miecz dwuręczny. Dobra, jagódki. Czyńcie cuda. Podejrzewam, że oni mieli się wszyscy naraz na zrzucić, ale nie będę narzekał z tego powodu. No dawaj, atakuj. Zaatakujesz kiedyś? Okej, fajnie, to mam jakiś kuferek. Eliksir zręczności, eliksir siły. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić? Dobra, to jest chyba ostateczna batalia. No właśnie, ja się boję, co tu się w ogóle będzie działo. Do końca wiem, co trzeba będzie zrobić. Mam jeszcze jeden pomysł, który można by było zastosować. Lodowa fala. Dobrze, o ile dobrze kojarzę. Ja pierdziele, muszę ich wszystkich naraz pokonać. Dobra, zapiszmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Ty! Gdzie jest Morgan? Spotkał go szlachetny, choć bezcelowy koniec. Mam dość, że ingerujesz w moje plany. Zaraz za to! Uspokój się, Raymond. Odrobina cierpliwości i rytuał dobiegnie końca. I wkrótce zajmiesz należne ci miejsce na tronie. Ten łajdak nie może nas teraz powstrzymać. Sorik, powinieneś był go zabić na miejscu, kiedy miałeś ku temu okazję. Wy, słudzy Adanosa, jesteście po prostu zbyt miękcy. I kto to mówi? Czy to czasem nie ty po swojej misji przyszedłeś do mnie na klęczkach jak zbity pies? Poza tym obaj służymy teraz Beliarowi. Już zapomniałeś?
Niech wasza dwójka wreszcie się przymknie! Łeb mi już pęka. Jako, że i tak nie potraficie się skupić, lepiej zatroszczcie się o naszego nieproszonego gościa. Tylko tym razem mnie nie zawiedźcie. O kurwa, naprawdę ja mam z nimi trzema walczyć? Dajemy rady! Spróbuj tego! Dusza rozwalił wszystkich kamiennych strażników. Okej. Okay. I co teraz? Naprawdę musi mnie otaczać taka banda miernot? Wracajcie tam i... To sam tam idź. To bezcelowe. Stał się dla nas zbyt silny. Ja bym poszedł, ale... Dalej mi łeb pęka. Jak chcecie. Amulet niebawem zostanie złożony. Co ty? Mieli mi pomóc w objęciu tronu. Ty i ten żałosny tron. Twój czas również dobiegł końca. Oho, zdrajco, to ja jestem prawowitym. To ja może założę amulet ochrony przed ogniem. O, siema. Hiram, ty żyjesz. To chyba trochę za mocne słowo. Nie spierajmy się teraz o słówka. Masz rację. Właściwie powinienem już nie żyć, że jeszcze oddycham. Kazdeja pozbawił życia innych magów i Raymonda. To chyba znowu minąłem się o włos od śmierci. Ale to znaczy również, że jest teraz w posiadaniu amuletu. I co teraz robimy? Wygląda na to, że będziesz musiał stoczyć pojedynek z Kazdeją. Dlaczego tylko ja? Przecież ty też tu jesteś. Jestem zbyt słaby. Ale on ma amulet.
Może i ma amulet Adanosa, ale my mamy po swojej stronie samego Adanosa. Skoro udało ci się dotrzeć aż tutaj, weź te mikstury i ten zwój z wizerunkiem lodowej fali. Również powinien ci pomóc, wkładam w tobie całą... Ale... Dobra. Bryła lodu. Lodowa fala. A więc to ty jesteś tym, któremu zabiłeś mojego ucznia, Kiraja. Zabiłeś Ferisa. A z pozostałej trójki też nic sobie nie robiłeś. Oszczędzaj oddech. Kiraja niestety nie mam na sumieniu. Widziałem go wcześniej w świątyni i myślałem, że będzie tutaj. To on jeszcze żyje? I ten głupiec naprawdę chciał mi się jeszcze pokazać na oczy po tym, jak od tak oddał w wasze ręce kamień ogniskujący? Wierz mi, lepiej dla niego, że go teraz tutaj nie ma. Chcesz zostawić na lodzie swojego własnego ucznia? Ach, nie czas teraz na takie żałosne sentymenty. Nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, tylko tyle i aż tyle. Czego ty właściwie chcesz? Czego chcę? A czy to nie oczywiste? Władzy! Ludzie są prości, jak to Raymond zawsze powiadał. Chyba coś mi tu nie współgra z tym, co mi opowiadał Raymond. Nie mam pojęcia, jakich bzdur ci nawciskał ten naiwniak. Ale teraz to już nie gra żadnej roli. Zrobił, co do niego należało. Zatem wcale nie chcesz obalić króla. Może chcę, może nie. Dopóki ten tuman siedzi na tronie, dopóty mogę robić, co mi się żywnie podoba. Jak dla mnie, może nawet przegrać całą tę wojnę z orkami. Ona również spełniła swoje założenie, bowiem dzięki niej te bestie trzymały się od bagien z daleka. Ty i twój sympatyk Adanosa narobiliście już i tak dość kłopotów. Wojna była twoim pomysłem? Oczywiście, że tak. Przecież król nie potrafi podjąć nawet jednej rozsądnej decyzji bez mojej rady. Słyszałem, że odkąd opuściłem dwór, niezbyt mu się powodzi. Po co ryzykowałeś swoją pozycję dla amuletu, skoro i tak dysponowałeś już takimi wpływami? Władza jest jak iskra. Albo wzniecisz ogień, albo wygaśnie. Jeszcze jeden pomyleniec. To wykracza poza możliwości twojego kulawego umysłu. Ale bez obaw. Już go... Zostaw mnie. Znowu to samo.
to jest tak, no tak na tego pół jeszcze. Co? Etap, to tu się odwali. Halo? Pięty kat. Ale ta danosa. Bądź pozdrowiony, wybrańcze. Co jest? Kto się podnoszę? Wy ludzie czasami jesteście strasznie niedomyślni. Przecież nosisz magiczny amulet, powstały na moją cześć. A Danos? Co drugie zdanie, które do mnie adresujecie, nie może się obejść bez mojego imienia. To się już robi nudne. Ja w trochę inny sposób wyobrażałem sobie rozmowę z Bogiem. Tak samo jak twoi poprzednicy. Dlaczego do mnie przemówiłeś? Amulet, który nosi w sobie moje imię, został ponownie złożony. Ten artefakt nigdy nie powinien był zakłócać równowagi na tym świecie. Ale teraz, po wielu stuleciach, stało się nieuniknione. I teraz ty jesteś odpowiedzialny za przywrócenie równowagi. Dlaczego ja? To nie ja złączyłem w całość ten amulet. To była sprawka tego szaleńca, który teraz leży u moich stóp. Naprawdę? Nie masz sobie nic do zarzucenia, że leży właśnie tam, gdzie leży? No cóż... Nawet jeśli to nie twoja wina, to właśnie ciebie wybrałem, byś uratował tę ziemię. Uratował? Ale przed czym? Kazdeja został pokonany. Ten rządny władzy mag nie był prawdziwym wrogiem. To nie jednak to on nadał bieg sprawie. To kim jest ten faktyczny wróg? To przywódca owego plemienia, któremu wasz król wypowiedział wojnę. Masz na myśli orków? Orkowie, jak wy ich nazywacie, już od dawna ostrzyli sobie zęby na ten amulet. Ta chciwość doprowadziła do wielu wojen. Wraz z rekonstrukcją amuletu pojawił się również wróg, który niegdyś został zaklęty za jego zniszczenie, aby jego moc nigdy nie została uwolniona. Ale wygląda na to, że nadszedł ten dzień, ponieważ chciwie wyciąga po niego swoje ręce. Tylko co ja mogę? Widzę wątpliwości ogarniające twoją twarz, ale nie jesteś w tym sam. Dwóch moich najbardziej lojalnych sług jest już od jakiegoś czasu po twojej stronie. I właśnie oni będą do twojej dyspozycji w tych mrocznych okolicznościach. Masz na myśli Jirana i Varaga? Do tej pory to raczej ja byłem do ich dyspozycji. Mogło ci się tak wydawać. Owszem, ja jednak dostrzegam wzorzec kryjący się za zawiłą strukturą świata. Teraz przynajmniej wiem, od kogo Jiran nauczył się tych pompatycznych frazesów. To w jaki dokładnie sposób mam uratować tę krainę? Powiem ci, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Od tej chwili amulet jest częścią ciebie. A teraz odpocznij. Kurwa. Dajcie polutować. Ty, co mnie okradasz? A mnie.
No, najwyższy czas. Gdzie? Dlaczego? Zasnąłeś, tak samo jak ja. Gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że od czasu twojej potyczki minął calutki dzień. Ale... Teraz rozbudź się i zbierz swoje myśli. Co się stało? Wygrałeś walkę z Kazdeją. A potem nagle zerwałeś się z ziemi i zacząłeś gadać sam ze sobą. Chwilę później musiałem zasnąć z wyczerpania. Nie gadałem do siebie. Sam Adanos do mnie przemówił. Za pośrednictwem amuletu. Jesteś pewien, że ci się to nie śniło? No, tak myślę. Czekaj, Adanos wspominał coś, że ten amulet jest teraz częścią mnie. Spróbuję go zdjąć z ciekawości. Przestań się z nim szarpać. Wierzę ci. To jest niesamowite. Wiedziałem, że Adanos ma wobec ciebie jakieś plany, ale że nawet do ciebie przemówił. Nieprawdopodobne. Adanos podejrzewa, że przywódca orków będzie chciał zawłaszczyć sobie ten amulet. Jeśli Adanos mówi ci coś takiego, to nie jest to tylko podejrzenie, a wiedza. Objawił ci coś jeszcze? Tylko, że Warak i twoja skromna osoba będziecie mi usługiwać. Jak to? Warto było spróbować. Wygląda na to, że nasza misja nie dobiegła końca wraz ze zwycięstwem nad Kazdeją. Ale zanim będziesz ją kontynuować, powinniśmy zatroszczyć się o sprawy obozowe. Co przez to rozumiesz? Nie sądzisz, że powinniśmy ich powiadomić o śmierci ich przywódcy? Inaczej będą się dziwić, czemu tak długo nie wraca. O rany, to nie będzie jedyna rzecz, przy której będą robić wielkie oczy. Kompletnie zapomniałem. Czyżby coś mnie ominęło? W skrócie. Warak uśpił prawie wszystkich, zanim najechałem obóz z kilkoma tubylcami. Musimy sprawdzić, czy wszystko w porządku. Innymi słowy, pójdziemy teraz do grupki buntowników, którzy właśnie wybudzili się z mimowolnego snu i powiemy im, że ich przywódca nie żyje? Już widzę ten bajzel przed moimi oczami. Co się stanie z obozem, kiedy nikt już za niego nie odpowiada? Dużo można powiedzieć na temat Raymonda, ale bądź co bądź, dawał sobie radę z prowadzeniem obozu. A skoro już jesteśmy przy temacie Reja, to był on... Przyrodnim bratem króla, wiem. Skąd? Zanim Kazdeja wykorzystał mnie jako magiczne źródło energii do rytuału, nasz Rej był bardzo gadatliwy. Myślę, że zbyt długo musiał trzymać ten sekret w tajemnicy. Chaos czy nie, inni mają prawo poznać prawdę. Jak właściwie wydostaniemy się z tej świątyni? Nic prostszego. Widziałem platformę teleportacyjną z tyłu tego pomieszczenia. Zdziwiłbym się, gdyby nie przeniosła nas do jakiegoś miejsca w pobliżu obozu. Platforma teleportacyjna, która nie wiemy dokąd prowadzi. Chyba mam déjà vu. Daj spokój. Myślałem, że nie możesz się doczekać, aż opuścisz w końcu to miejsce. Masz rację. Ta jest z pewnością ostatnia, do jakiej wchodzę. Jak uważasz? Idź przodem. Dobra, ja myślałem naprawdę, że to będzie koniec gry. Ale dobra, skoro nie... To może weźmy, zapisz... Pozbierajmy wszystko, co się da pozbierać. Co my tutaj w ogóle zdobyliśmy? Dobra. Zamiast nich jeszcze chyba coś jest. Kostur Zorika, zionący sukinkot. O proszę, o proszę. W końcu dostaliśmy lepszą kuszę. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze jest coś do wydropienia. O, kuferek. Czy znaczy, że nie da się tego otworzyć? Klucz powinien być chyba, nie? No halo. Tworzenie szkieletu wojownika, oho.
Tam jakieś jaja. Dobra, no chyba nic nie poradzimy. Najwyższy czas się... Oho. Tutaj się chowasz. O-o. Wiesz, co robimy ze zdrajcami? Upewniamy się, że będą... Ty, a ty tam będziesz mi pomagał jakoś? No co za łeb? Dajesz mi służyć. Mnie leczy, czy mi się wydaje? Chodź, James. No naprawdę... Dobra, super. Nie sądziłem, że lojalność wobec Reja może przybrać takie rozmiary. Miejmy nadzieję, że ta dwójka... Nie mam ochoty ani serca mierzyć się z całym obozem. Bądźmy dobrej myśli. A, teraz on sobie sam biegnie. Zajebiście. Ten szlaczek krwi znowu nie będzie chciał zniknąć. Żyjecie! Ale co robicie w kopalni? Nie powinniście byli wyjść od strony świątyni? Cóż... Zostawcie wyjaśnienia na potem. Lepiej chodźcie ze mną. Reszta już czeka z niecierpliwością. No, nareszcie jesteście. Jak to... czekaliście na nas? To naprawdę ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem. Pewnie, że czekaliśmy. Dość długo bawiliście w tej świątyni. No cóż, nie spodziewaliśmy się komitetu powitalnego z waszej strony. Nieważne, jak się potoczyła ta cała sprawa ze spiskiem. Właśnie, ci ciemni magowie. Czarni magowie, jak już co. Ciemni magowie. No, tak czy siak. Pozbyliście się ich? I co się stało z Rejem? Zostało tam trochę łupów do zabrania? Powoli, powoli. Opowiedzcie nam na spokojnie, co wydarzyło się w świątyni Adanosa. Długa historia. To było tak. No, na szczęście się skończyło tak, że nie trzeba się bawić. I teraz jesteśmy tutaj. Świata. Czyli Raymond naprawdę oszukał nas wszystkich. I do tego zadbał, żebyśmy wszyscy znaleźli się w potrzasku. Jak to w potrzasku, Kyle? Ci przeklęci orkowie oblegają nas od wielu godzin. Orkowie? Tutaj? Pamiętasz, że wydobywałem rudę w jaskini z tymi dwoma chlejusami. W pewnym momencie przyszło takie trzęsienie, że znowu zasypało połowę jaskini. Na dodatek nagle odwiedził nas brat i opowiedział nam o orkach. Brat? Ten strażnik, który uciekł? Otóż to. Obaj byliśmy zdziwieni zniknięciem brata. Już wcześniej przejrzał machlojki Reja i dał nogę, kiedy zrobiło się dla niego za gorąco. Nie chciałbym wam przerywać, ale skupmy się teraz na ważniejszych rzeczach. Ale zanim... Przyznam, że jedna rzecz nie daje mi spokoju. Drakosz, co ty tu robisz? Miałem wizję, której orkowie nacierają na bagna. Sami nie mamy najmniejszych szans, tylko dzięki połączonym siłom będziemy w stanie obronić się przed tymi stworzeniami Beliara.
Chyba powoli zaczynam rozumieć okoliczności. A jakim cudem nie zawitał do nas jeszcze żaden ork? Warrak wzniósł magiczną barierę i od czasu naszego przybycia zajmuje się jej utrzymaniem. Jak sytuacja z barierą? Energia Warraga słabnie. Przydałby się zmiennik, jak najszybciej. Jak nastroje w obozie? Na pewno nie ułatwiają nam tego ci wszyscy orkowie pukający nam do drzwi. Do tego dochodzą jeszcze spory między naszymi ludźmi a tubylcami. Rej świetnie namieszał w głowie i zasiał nieufność od początku. Wielu z mojej wioski rozumie teraz, że większość buntowników jest niewinna, ale zbrodnie z przeszłości nie zostaną tak szybko zapomniane. Kto teraz poprowadzi obóz buntowników? Już omówiliśmy tę kwestię. I zapadła decyzja. Jeśli Jiran wyjdzie z tego cało, to on powinien przejąć stery. Ja miałbym przewodzić buntownikom? To chyba zaszło za daleko. Ja jestem za! W końcu to ty sprzątnąłeś dla nas tego samolubnego drania. Ale tak jakby... Ty powinieneś nas poprowadzić. Gdyby nie ty, mielibyśmy teraz tych ciemnych magów na karku. Jakby to wam powiedzieć, Jiran nie... I do tego naprawdę dobrze dogadujesz się z większością naszych ludzi. Poza tym nie ma wśród nas mądrzejszej osoby. To dla mnie zaszczyt. Wezmę na siebie ten ciężar, jeśli tego właśnie chcecie. No tak, oczywiście. Może powinienem spisać moje bohaterskie czyny, zanim rozpowszechnią się uciążliwe pogłoski. Jakie są dalsze plany? Zaczęliśmy przygotowywać naszych ludzi do walki. Bez względu na to, co zdecydujemy, bez konfrontacji się nie obejdzie. Dlatego trenuję z chłopakami na dużym dziedzińcu. Właśnie tak. Oprócz tego do łask wraca arena. To rozbudza ducha walki. Chciałbym tak móc powiedzieć o swojej załodze. A tak to gorzała się skończyła, motywacja leci na łeb na szyję. Pijaki sakramenckie. Lepiej upewnij się, że twoi ludzie utrzymają porządną broń w ręku, zanim ten kapłan straci siły. Ja pójdę do świątyni i będę się modlił, aby Adanos zesłał mi kolejną wizję. Heh, modlitwa. Lepiej zrób coś pożytecznego. Nosisz przecież kostur na plecach. Czemu nie zmierzysz się ze mną na arenie? Hektor, dajże spokój. Atmosfera między obozem a wioską jest wystarczająco napięta nawet bez twojej pomocy. Jakie są twoje rozkazy, przywódco? Wiecie, jak się przygotowywać do walki. Nie muszę niczego dopowiadać w tej kwestii. Powiedzcie wszystkim, co miało miejsce w świątyni i jaki los spotkał ich byłego przywódcę. Każdy buntownik ma prawo to wiedzieć. Ja muszę się chwilę zastanowić. Przyjdźcie wieczorem do tej chaty na odprawę, to pomówimy co dalej. O kurwa. Spodziewałem się, że w pewnym momencie orkowie będą chcieli wyruszyć na poszukiwanie tego amuletu, ale żeby już? I co teraz robimy? Jeszcze nie jestem pewien. I dopóki się to nie zmieni, proponuję, abyś razem z resztą przygotował się do ataku orków. Dobrze, widzimy się później. Powiem wam teraz, że... Pokaż mi swoje zwoje. Trochę dupa. No dalej, to wszystko na co cię stać? Tego tytułu, że wyprzedali wszystko jak leci. Tak jest. Na te potiony, na zbustowanie postaci, a tu się okazuje, że to nie koniec gry. Dobra. Dobra, sprzedajemy to. Na szczęście trochę pieniężnie się po tej wyprawie odbudowaliśmy. Ekstrakty many możemy sprzedać. O jest. Co to Nerej miał w skrzyni? O, proszę bardzo. Zajebiście. Wow. No dobra, trzeba będzie kombinować teraz. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Ten jest wystarczająco długi, już naprawdę mnóstwo rzeczy zrobiliśmy. Więc w kolejnym odcinku zaczniemy sobie
ponownie eksplorować obóz. Zobaczymy, jak panują nastroje. Ja tymczasem zachęcam was do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału. Trzymajcie się, do następnego. Siemaneczko.